Jestem tutaj właśnie dzisiaj po to dla was, żeby wam powiedzieć słowa prawdy. Słowa, których nie usłyszycie nigdzie. Słowa, które tylko możecie usłyszeć właśnie od nas. Ponieważ my jesteśmy ludźmi, którzy się narodzili z Bożego Ducha i którzy uwierzyli w święte imię Jezusa. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa. Jesteśmy tutaj właśnie po to, aby świadczyć o żywym Bogu. Nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku poznałem Jezusa Chrystusa osobiście w więzieniu, jako przegrany człowiek, jako narkoman, jako alkoholik, jako złodziej, jako kombinator, jako przekręciarz. Poznałem Jezusa, bo zawołałem, ponieważ moje życie było jedną wielką papką nerwów, jednym wielkim syfem, który nie nadawał się do niczego. Byłem zwykłym bandziorem, który potrzebował Boga. Potrzebował Boga, ale nie byłem na tyle głupi, żeby sobie myśleć, że Boga nie ma i żeby sobie coś takiego w głowie ubzdurać i żyć tak, jak żyję. Ja zawołałem, ponieważ ja wiedziałem, że jestem słaby, mimo iż zakładałem maski, mimo iż kozaczyłem i chodziłem po ulicach, mimo iż rapowałem w klubach i myślałem, że przez to będę kimś, mimo iż robiłem przekręty w krajach trzeciego świata, to ja wiedziałem, że jestem słabiakiem, ponieważ ja potrzebowałem kogoś, kto jest prawdziwym autorytetem. Tym prawdziwym autorytetem jest Jezus Chrystus, którego poznałem i którego jestem przykładem. Jestem tutaj przykładem mocy Jezusa. Jestem synem wielkiego króla, który został wyzwolony z przekleństwa. Jestem synem wielkiego króla. Króla, który pokonał właśnie śmierć. I właśnie przyszedłem ci o tym powiedzieć. Religia ci tego nie powie. Religia to jest coś takiego, co... Religia to jest taki system, który nie zna Boga. Religia będzie ci mówić, co masz robić. Będzie cię stawiać w pozycji ofiary. Ofiary, która musi coś tam robić. Tak naprawdę człowieka, który nie zna prawdy. Religii zależy na tym, żebyś ty nie poznał prawdy. W tym kraju jest jedna wielka katolicka modła, która nigdy ludzi nie przybliża do prawdziwego Boga. Mówi się ludziom od małego, że muszą jakieś sakramenciki przyjmować, że muszą iść do komunii, że muszą mieć jakieś bierzmowanie, a to wszystko jest jedna bzdura. Dlaczego? Ponieważ to nie przynosi owocu. To nie przynosi żadnego owocu. Ludzie są nadal martwi. Ludzie są nadal nienarodzeni na nowo. A Słowo Boże mówi, że jeśli nie narodzisz się z wody i z ducha, nie wejdziesz do królestwa. Słowo Boże mówi, że jeśli w sercu nie uwierzysz, że Jezus jest Panem i jeśli w sercu nie uwierzysz, że On poszedł na krzyż, aby twoje grzechy zostały zgładzone, jeśli w to nie uwierzysz, nie znajdziesz się w niebie. Idziesz do piekła na zatracenie. Idziesz do piekła i to będzie twoja wieczność. To będzie miejsce, w którym i tak uklękniesz. I tak wyznasz imię Jezusa. I tak każde kolano jest napisane, że wyzna imię Jezus. Wierzysz czy nie wierzysz, Jezus jest królem. I co ci się dzisiaj może nie wydawać na tej ziemi, to jest tylko to, że diabeł cię związał demonicznymi siłami. I to jest tylko to, że ty tańczysz tak, jak ci diabeł zagra. Stoisz tu i pajacujesz, ponieważ diabeł jest twoim Bogiem, ponieważ kłaniasz się temu. Ale popatrz na swoje życie, popatrz, jak wygląda twoje życie, jaką masz papkę w życiu. Chlasz codziennie, walisz w nocha i przychodzisz do domu, terroryzujesz żonę i powiedz mi, kogo jesteś synem. Ja jestem synem wielkiego króla, ponieważ ten wielki król mi dał nowe serce. Ale ja byłem takim samym człowiekiem. Też byłem bandziorem bezwzględnym. Też byłem właśnie takim typem, który myślał, że sobie będzie robił na świecie teatrzyk i myślał, że sobie będzie dojeżdżał ludzi. A tu jednak okazało się, że Jezus jest prawdziwy. Okazało się, że to Jezus jest właśnie Bogiem. Jezus dał mi nowe serce. Jezus dał mi nowe serce, a to nowe serce to jest nowy człowiek. Nowy człowiek, który żyje we mnie. Chodzę jako człowiek, który jest synem wielkiego króla. Nie cieszą mnie już rzeczy, które cieszyły mnie kiedyś. Dzisiaj cieszy mnie to, że ludzie rodzą się na nowo. Dzisiaj cieszy mnie to, że mogę głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Dzisiaj jestem szczęśliwy z tego powodu, że Jezus umarł za moje grzechy i nie muszę myśleć o tym, że czeka mnie jakiś czyściec. Co za tragedia. Myślenie o tym, że czyściec mnie czeka. To jest tragedia. To jest tragedia. Ale ojciec miał doskonały plan, bo on był ojcem.
On wykonał w Chrystusie doskonały plan. Jezus Chrystus był tym, który zwyciężył świat. I wystarczy, że w to uwierzysz. Wystarczy, że oddasz swoje życie Jezusowi, a w twoim sercu zamieszka Duch Święty. I wtedy nie będzie ci już cieszył grzech. Nie będziesz grzeszył i się cieszył. Będziesz pokutował. Narodzisz się na nowo. Odwrócisz się od złych uczynków, ponieważ twoje serce nie będzie znosiło więcej grzechu. Odwrócisz się od złych uczynków. Będziesz nowym człowiekiem. Jeśli chcesz oddać dzisiaj życie Jezusowi, możesz tutaj do nas przyjść. Jeżeli jesteś na coś chory, możesz przyjść, położymy na ciebie ręce. Wypróbuj to, o czym mówimy. Przyjdź, uzdrowimy każdą twoją chorobę. Przyjdź, przekonaj się, że Jezus istnieje. No!